Tylko nie zakrywał do mikrofonu. Bliżej do pana. Dzień dobry Polsko, dzisiaj jesteśmy w Aleksandrowie Kujawskim u Jarka. Jarek, tak? Tak. Jarek, ile ty masz lat? 26. 26. Bardzo się cieszę, że udało nam się z tobą spotkać. Powiedz mi Jarek, czy to jest twój komunikator? Tak. To jest twój komunikator. Tak. Jarek, my jesteśmy, wiesz kim jesteśmy? Wiem. Kim jesteśmy? No do sprawy pedofilii. Zgadza się. Jak myślisz, dlaczego przyjechaliśmy do ciebie akurat? No bo pisałem z nieletnim. Czyli masz tego pełną świadomość? Tak, tak. A ile osób, ile lat miała ta nieletnia, z którą pisałeś? 10 chyba. 10. To czemu 26-letni facet pisał z 10-latką? No nie wiem, no tak się jakoś złożyło. Tak się złożyło. Nie masz znajomych w swoim wieku? Mam. No właśnie, też tak mi się wydawało. A o czym pisałeś z tą nieletnią? No, różnie, o życiu, o wszystkim. O różnie o życiu, ale co o życiu na przykład? Wiesz, bo o życiu to można pisać, nie wiem, o wysokości rachunku za prąd, że poszedł teraz do góry, że opłaty za prąd poszły, to też jest o życiu, no bo jakby nie patrzeć. Okay. No, a o czym ty konkretnie pisałeś? No, tak. Żeby się chciała spotkać i tak dalej. Mhm. Chciałeś się spotkać z 10-latką. W jakim celu? No, żeby porozmawiać. Porozmawiać. A o czym? Nie wiesz. Powiedz mi, a czy tej 10-latce wysyłałeś coś takiego? Nie. Nie wysyłałeś tego? Nie. Twierdzisz, że nie wysyłałeś. Przed chwileczką... Mogło mi się kliknąć przez przypadek. Mogło ci się przez przypadek tak, kliknąć tak. Kilka filmów erotycznych. Kilka razy no ci mogło. Się kliknęło. No mogło. Przez przypadek. Mhm. A zobacz... to jest ten twój komunikator. Nie bój się, to jest kartka. Śmiało, weź ją do ręki. Twój komunikator? No tak. Twój. No i o czym tam piszesz? Z tych życiowych rzeczy. Przeczytaj mi. No o seksie. Aha. Czyli jednak nie kliknęło ci się przypadkiem, czyli chyba świadomie te filmy wysłałeś. Jarek, kiedy no. rozmawialiśmy na początku, kiedy wyrażałeś zgodę no, na tak. naszą rozmowę, mówiliśmy sobie, że będziemy sobie gadać szczerze. No tak, no mogło mi się wysłać. Ci się mogło wysłać. Jarku, no to ci się wysłało tak na szybko. Na szybko. A czemu w ogóle nie przyjechali dzisiaj na spotkanie? Umówiłeś się przecież dzisiaj na spotkanie. Chciałeś się dzisiaj spotkać o 17 w McDonaldzie, nieprawda? Nie, nieprawda. Nieprawda? Nie. A ja mam to w rozmowie, że chciałeś się dzisiaj spotkać w McDonaldzie. No ale widzisz... Może chciałem się spotkać, nie pamiętam czy dokładnie o 17. No to ja ci przypomnę, że dokładnie o 17. Aha, dzisiaj tak. o 17 chciałeś się spotkać. Nie pojawiłeś się na tym spotkaniu. McDonald jest tutaj całkiem niedaleko. No to my pojawiliśmy się u ciebie. Jarku. Tak. Mówię, że ci się niechcący kliknęło. No to ja mam, wiesz co, tylko 10 takich niechcących twoich kliknięć. Mhm. Możesz je przeczytać? Śmiało, nie bój się. Seks to jest, kiedy chłopiec wkłada się w siatkę w brzuchę dziewczynki, co nim się sika. I to tak niechcący ci się napisało? No, no, no mogło. No, lecimy dalej, drugie. A co, popatrzy na kamerce i masuje siusiaka? No właśnie. Że sobie się masturbuje, masuje penisa czy siusiaka, żeby było mi dobrze, bo to jest przyjemne. I też tak ci się niechcący napisało? Czy chcący? No mogło chcący. Chcący. Jarek, no. powiedz mi, no bo bardzo dobrze nas skojarzyłeś, że jesteśmy CPU Polska Łowcy Pedofili, czyli osoby, które nie powinny pisać z takimi dziećmi. To skojarzyłeś bardzo dobrze. Obserwowałeś gdzieś kiedyś nas na Facebooku, bo ty jesteś bardzo aktywny na Facebooku. Widziałeś gdzieś kiedyś nasze... Chyba tak, nie jestem pewny. I mimo to nie bałeś się, że kiedyś możemy cię odwiedzić? No, może trochę. Wiesz co, ja przejrzałem twój profil facebookowy i różni łowcy, którzy tutaj jesteśmy w tej chwili, wśród naszych znajomych mamy po około 100-150 osób, które ma nas znajomych jako łowców i ogląda nasz fanpage ECPU Polska. Tylko, że wtedy te osoby są tego świadome i ty też masz świadomość tego jednak, że my jesteśmy, a mimo to pisałeś z tym dzieckiem. Kiedy ostatnio raz pisałeś z tym dzieckiem? Dzisiaj. A kiedy dzisiaj? Rano. A 5 minut temu? No, no, no tak. No. no to nie jest no, rano, bo mamy 17. No, od rana. No, no. To się zgadzam, że od rana. To się zgadzam, że od rana. Jarek, skoro kojarzysz... Kurczę, masz takie ładne, szlachetne imię, Jarosław. Takie popularne teraz w Polsce. Powiem ci, że trochę mi prywatnie robisz ten zawód, ale mniejsza o to. Nie idźmy w prywatę. Masz świadomość tego, że pisanie takie z dzieckiem jest złe?
Mam świadomość. To czemu to robiłeś? Nie wiem. Okej. Okay. A czy masz świadomość, że to jest przestępstwo? Mam. A wiesz, co jest naturalną konsekwencją popełnienia przestępstwa? Kara więzienia. No, najpierw na pewno kwestia tutaj spotkania się z policją, z prokuratorem. W tym momencie, przepraszam. Norris! W tym momencie naturalną konsekwencją naszego spotkania, Jarku, jest to, że musimy wezwać policję. Tutaj z Komendy Powiatowej Policji. Zmuszeni będziemy przekazać Ciebie w ręce policjantów wraz z zebranym materiałem dowodowym w postaci wszystkich zdjęć, filmów pornograficznych, które przesyłałeś i rozmów, które przesyłałeś do dziecka. Rozumiem. Ty masz faktycznie jeszcze przez tydzień urlop? Tak. A, czyli jutro do pracy się nie spóźnisz? Nie. No to tyle dobrze, bo co najmniej 48 godzin najbliższe spędzisz w areszcie. Co najmniej. Taka jest procedura, że za chwileczkę po przejęciu od nas przez policjantów zostaniesz odwieziony na tutejszą Komendę Powiatową Policji, gdzie rozpoczną się z Tobą czynności wyjaśniające na podstawie złożonego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z artykułu 200 Kodeksu Karnego. I dalsze czynności będzie prowadziła z Tobą policja i prokuratura. W tym momencie pojawił się ten radiowóz z Komendy Powiatowej Policji. To w Aleksandrowie. To już w tym momencie oddajemy Ciebie w ręce panów policjantów. Panowie. Mogę się chociaż ubrać i jesteś zatrzymany. A muszę wyjaśnić. Zostałem zatrzymany. A możemy iść? Wyjaśnić? Mogę iść wyjaśnić? Czas. Mogę? Zapraszam. A mogę wyjaśnić? Zapraszam. Weź to głośno powiedz, ci stoją tu za każdym rogiem. Nie musisz się bać, bo rozprawią się z wrogiem. Pedofilu, patrz, my wiemy o tobie.